Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku naszych rekolekcji dla młodzieży Antidotum. Jesteśmy w aptece, jak chyba widzimy. I z apteki pozdrawiam ja, nasza ekipa filmowa i oczywiście pani Jadzia, która nas tutaj przyjęła i zrobiła tu dla nas miejsce. Kochani, nasze rekolekcje nawiązują do epidemii, nawiązują do tego też, co jest straszne, do tej choroby, do tego, że wiele osób się zakaża i nawet umiera. I dlatego też te nasze rekolekcje w jakiś sposób nawiązują do tej tematyki cierpienia, choroby i tak dalej. Natomiast cały czas próbujemy wejść w jakiś temat duchowy, metafizyczny. Popatrzcie, kochani, czy nie złapaliście się na tym, że przez tą epidemię zaczęliście myśleć o przemijaniu? Zaczęliście się zastanawiać, a co by było, gdybym ja się rozchorował lub ktoś z moich bliskich? Popatrzcie, że trochę chyba się nie da uniknąć pewnych pytań. Życie, a zwłaszcza to, co się aktualnie dzieje, chyba nas zmusza do spojrzenia na pewne tematy, które w innym czasie gdzieś nam umykają, gdzieś o nich nie pamiętamy. Jesteśmy w ferworze różnych spraw. Przejdźmy dalej. Kochani, wczoraj próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jestem szczęśliwy. I zadam to pytanie dzisiaj jeszcze raz. Czy jesteś szczęśliwy? Inaczej, co daje ci szczęście? Spróbujcie się nad tym zastanowić. Co mnie uszczęśliwia? I też warto zobaczyć, na ile, jak długo, jak pełne jest to szczęście, bo można zapalić jointa i czuć się naprawdę szczęśliwie. Można zrobić inną głupią rzecz i przez chwilę czuć się na fali. Natomiast co się dzieje po chwili? Co się dzieje, gdy właśnie środki przestają działać? Co się dzieje, gdy dociera do mnie, jakie głupstwo popełniłem? Zweryfikujmy, czy to, co wydaje nam się dawać szczęście, czy ono daje szczęście, albo czy to jest prawdziwe szczęście. Rekolekcje, do których was zapraszamy, to próba zobaczenia siebie. To jest takie spojrzenie w lustro, takie przyjrzenie się sobie, kim jestem, jak wyglądam. Za chwilę do tego wrócimy. Moi drodzy, dzisiejszy temat to najważniejsza tabletka. I dlatego jesteśmy w aptece. I dlatego, no właśnie, w tej epidemii te wszystkie medykamenty są takie ważne. Tak bardzo wszyscy czekamy na szczepionkę na koronawirus. I chcemy przemycić tutaj prawdę, że jest najważniejsza tabletka, że jest najlepsza szczepionka i Bóg ją ma. Zaraz do tego dojdziemy. Kochani, popatrzmy. Każdy nam mówi, Bóg jest miłością, Bóg kocha nas, troszczy się. Natomiast właśnie taki czas jak teraz, czas, kiedy ta epidemia, pandemia w niektórych krajach czy regionach powoduje tak wiele śmierci, zaczynamy się zastanawiać, zaczynamy myśleć, no dobrze, ale czy Ty, Boże, nas nie opuściłeś? Czy to, że tyle tysięcy ludzi jest chorych i codziennie setki umierają, tysiące pewnie już teraz, czy Tobie to jest obojętne? Moi drodzy, to są pytania ważne. Jak masz takie pytania, kierujesz je do absolutu, do Boga, nie ma w tym grzechu. To znaczy, że zaczynamy myśleć o jakichś głębszych, o jakichś ponadczasowych rzeczach. Natomiast czy to Bóg zaspał, czy Bóg gdzieś odleciał, zapomniał, obraził się, że ten straszny wirus przychodzi i tak bardzo komplikuje nasze życie? Myślę, że nie. Natomiast co jest przyczyną tego stanu rzeczy? Przyczyną takiego stanu rzeczy jest grzech. I kochani, chcę powiedzieć o takich czterech punktach. Nazywamy to w oazie cztery prawa życia duchowego. I jeden z tych punktów, jedno z tych praw, to jest fakt, że jest grzech.
że jest grzech. Skąd on się wziął? Wszyscy chyba doskonale pamiętamy, co się stało w raju i od tamtej pory ciągniemy ten balast grzechu, tę konsekwencję. I moi drodzy, czy nam się to podoba, czy nie, teologia mówi, że grzech to nie jest tylko to, że ja zrobię coś złego, że ja przyjdę i napadnę na panią Jadzie aptekarkę i ukradnę jej wszystkie pieniądze czy jeszcze sprzęty. Grzech to nie jest tylko przekroczenie pewnej normy. Grzech to jest coś totalnie więcej, to jest pewna rzeczywistość, to jest coś duchowego, coś, co jakby żyje swoim życiem równolegle z tym Bożym życiem, dobrym życiem. I popatrzmy, mówimy w taki sposób, że grzech, który od raju do dzisiaj jest z nami, on powoduje, że człowiek zapomina, człowiek zgubił tak naprawdę istotę, do której został stworzony, powołany. Bóg poprosił Adama, żeby kierował światem. Jesteś szczytem mojego stworzenia, będziesz moim gospodarzem, ale pamiętaj, że ja jestem Panem, że ja to stworzyłem, że ja Ci to dałem. I proszę Cię, żebyś teraz tym się opiekował jak swoim. Proszę Cię, żebyś troszczył się o tą ziemię, o ludzi, o wszystkich i o wszystko, co jest wokół Ciebie. Widzimy? To jest jakby przesłanie Boga do Adama. I teraz pojawia się grzech, pojawia się diabeł, który co robi? Zaczyna manipulować, zaczyna powodować, że my zatracamy w jakimś tam stopniu to zadanie, tą misję, do której Bóg nas wezwał. I w konsekwencji przestajemy chronić tą ziemię, a zaczynamy tą planetę niszczyć, dewastując ją, wycinając lasy tropikalne, produkując różne chemikalia, zanieczyszczając okrutnie tą ziemię. Zaczynamy myśleć bardziej o sobie niż o planecie, o zwierzętach, o roślinach. Oczywiście nie chodzi mi tu o jakiś chory ekologizm, nie chodzi mi tu o jakiś taki panteizm czy coś w tym rodzaju. Nie, tylko chodzi mi o to, co Pan Bóg powiedział. Troszcz się o tą ziemię, o to wszystko, co tutaj stworzyłem. Dalej, diabeł w jakiś sposób, on to robi w ukryty sposób, nawet nie mamy do końca tego świadomości, ale na tle historii widzimy takie mocne punkty, w których co? Zaczęliśmy zapominać nie tylko o świecie, ale też o bracie, siostrze. Popatrzcie, że już na samym początku dwóch braci nie potrafi się dogadać i jeden zabija drugiego. Czyli ten grzech, on infekuje, on jest wirusem, który psuje nas, który psuje ten Boży zamysł, w którym byliśmy zaplanowani, zaprojektowani do dobra, do takich pięknych, szlachetnych czynów, do pięknych, szlachetnych wyborów. I teraz grzech to niszczy i my tą ziemię psujemy i my tych ludzi przestajemy kochać, wspierać, a zaczynamy ich wykorzystywać, wyzyskiwać, zaczynamy w różny sposób tego człowieka krzywdzić. I kochani, popatrzmy, różne wojny, też te ostatnie wojny, w których były wykorzystywane okrutne bomby atomowe, biologiczne, chemiczne. Czy wielcy naukowcy, czy wielcy odkrywcy, czy Einstein i inni, czy oni po to byli tak doskonałymi naukowcami, żeby ktoś za chwilę ich odkrycia wykorzystał przeciwko człowiekowi i Ziemi? Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że myśmy popsuli ten świat. Myśmy popsuli tą harmonię, ten ład, to zdrowie. I co się dzieje? I to się na nas mści. I to powoduje, że to do nas wraca. Wraca w taki sposób, że mamy różne kataklizmy, mamy różne kłopoty na Ziemi. Ta przyroda zaczyna się buntować. To powoduje, że właśnie wracają do nas różne choroby. Nie chcę być tutaj jakimś dziennikarzem śledczym, ale może ten koronawirus to jest kolejna broń chemiczna, może to jest właśnie źle wykorzystany zmysł człowieka, mądrość, naukowy zmysł człowieka. Może myśmy to źle, lub my, no, jakieś jednostki źle to wykorzystały i dzisiaj
To jest globalny problem. Widzimy to? Możecie się z tym nie zgadzać. Możemy o tym dyskutować. Ja w ogóle zapraszam w komentarzach do jakiejś dyskusji. Zapraszam do pisania e-maili i tak dalej. Wiem, że mam do czynienia z mądrymi ludźmi. Wiem, że mam do czynienia z licealistami, którzy może nawet na te tematy, co mówię, mają dużo ciekawych spostrzeżeń, a może całkowicie innych. Natomiast próbuję ukazać w wielkim skrócie pewien plan, pewien sposób duchowej, takiej biblijnej interpretacji tego, co dzisiaj widzimy, co mamy na świecie. Reasumując, grzech to nie jest tylko to, że ja to i to. Grzech to jest coś więcej. Grzech to też są konsekwencje zła. Popatrzmy, napadniemy na aptekę i co? Jak nas złapią, konsekwencją jest to, że nie tylko musimy to oddać, dostaniemy sąd i za chwilę pójdziemy do więzienia. A w najlepszym wypadku dostaniemy zawiasy. Jak się nie będziemy pilnować, to prędzej czy później trafimy do więzienia. Rozumiemy? Czyli każdy grzech niesie konsekwencje. To nie jest tak, że ja coś popsuję w tym świecie i nic się nie stało. Ale teraz zostawmy świat i popatrzmy na siebie. Święty Paweł w liście do Rzymian 3:23, łatwy sigiel do zapamiętania. On tam mówi, pisze takie słowa. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. I moi drodzy, czy jesteś bardzo wierzący, czy trochę, czy jesteś bardzo letni, tak naprawdę te słowa Pawła są bardzo jasne. Wszyscy, każdy, czy jestem zgadza, czy nie, każdy jest grzesznikiem i pozbawia się przez to chwały Bożej. To jest właśnie to. To jest właśnie to. Pozbawić się chwały, pozbawić się błogosławieństwa, pozbawić się tego coś, co Pan Bóg nam chce dawać. Grzech to jest mój wybór, to jest moja decyzja. To jest coś, co przychodzi do mnie z zewnątrz, coś, co mnie kusi, ktoś, kto mnie kusi. I teraz zastanów się nad swoimi wyborami. Zastanów się, czy twoje dotychczasowe decyzje przynoszą ci błogosławieństwo, chwałę, czy coś odwrotnego. Bądźmy realistami. Sumienie gdzieś tam w nas, w środku, co chwilę ono pokazuje, ono wychodzi i mówi, słuchaj, to i to. Źle zrobiłeś, źle postąpiłeś, źle potraktowałeś. Niszczysz siebie tym. Kochani, ja bardzo lubię ten temat czterech praw życia duchowego i to jest taki temat, który pokazuje nam co? Pokazuje nam w takiej wielkiej pigułce tak naprawdę wszystko to, co mamy tutaj. Wszystko to, co jest kwintesencją tego, co przyniósł Jezus. I teraz popatrzmy, powoli kończę ten pierwszy wątek grzechu. Jeśli nie opanujemy tego, nie zauważymy, nie opanujemy tego, nie podejmiemy konkretnych działań, to ten grzech, ten wirus będzie chciał wszystko zniszczyć. Popatrzmy, dlaczego nie chodzimy do szkoły, dlaczego wiele miejsc użyteczności publicznej jest zamkniętych, dlaczego tyle ostrożności, dlaczego te kwarantanny, dlaczego tyle trąbienia, że ten wirus jest taki niebezpieczny. No właśnie, bo ktoś podjął te pierwsze kroki i w konsekwencji są zalecenia. I teraz tak samo jest z każdą inną chorobą, także tą duchową. Jeśli ja się nie zastosuję, to się zarażę. Pan Jezus mówi takie bardzo mocne słowa. To jest Ewangelia Jana 10:10. I on tam mówi takie słowa o diable, że diabeł przyszedł, aby kraść, niszczyć i zabijać. Moi drodzy, to jest coś, czym chcę zakończyć ten punkt. Rozumiesz, co to jest grzech? Za grzechem zawsze stoi diabeł. Diabeł, który mówi, chce cię okradać, chce cię niszczyć i chce cię na końcu zabić. Jeśli nie fizycznie, organicznie, to chce cię zabić, chce zabić w tobie pasję, chce zabić w tobie sens, radość, pokój, człowieczeństwo. Rozumiemy? I teraz moje pytanie, wróćmy do pierwszego pytania. Czy chcę być szczęśliwy? Czy grzech to nie jest coś takiego, co mnie unieszczęśliwia? I teraz, czy pozwolisz sobie dalej na grzech? I teraz, jaka jest odpowiedź? I teraz, co w takim razie zrobić z tym grzechem? Moi drodzy, to jest kolejna prawda, druga prawda. To jest to, że Bóg kocha, że Bóg jest miłością.
I teraz popatrzmy. Bóg stwarza to wszystko, Bóg zaprojektował to wszystko w bardzo taki artystyczny, genialny sposób. I teraz popsuło się to. Okej, to jest prawda. Grzech wkradł się w ten świat. Natomiast Bóg mówi, mam na to odpowiedź. Bóg mówi, mam na to receptę. Mam na to antidotum. I teraz Bóg mówi, wiem, że jest wiele problemów. Wiem, że jest wiele zła na świecie. Wiem, że potrzebujecie lekarstwa. I wychodzę z inicjatywą. Wychodzę do was z propozycją. Jest nią mój Syn Jezus, który będzie uosobieniem miłości Boga do człowieka. Będzie jednym z was, który pokaże, jak bardzo was kocham. Będzie moim synem, który zejdzie na ziemię, aby w bardzo namacalny, konkretny sposób pokazać, jak bardzo mi na tobie zależy, jak bardzo cię kocham. I teraz, moi drodzy, popatrzmy na jedną jeszcze ważną rzecz. Bez względu na to, ile mamy lat, jaki mamy status społeczny, bez względu na to, z jakiej pochodzimy rodziny, każdy z nas ma jedną bardzo podstawową potrzebę bycia kochanym. I teraz, moi drodzy, czy się do tego przyznajemy, czy nie, bardzo chcemy być kochani. Mówiliśmy o tym wczoraj, ta potrzeba akceptacji. I teraz popatrzmy. Może być tak, że dziś czujesz się niekochany. Zastanów się nad tym. Ile osób dzisiaj ciebie kocha? Czy znajdziesz 3 osoby, które dzisiaj bezinteresownie ciebie kochają? Czy znajdziesz 3 osoby, które dzisiaj będą cię kochać, szanować, wspierać i przyjaźnić się z tobą, nawet gdyby się za chwilę dowiedzieli o czymś bardzo złym o tobie? Nawet gdyby się dowiedzieli, że zrobiłeś największe świństwa? Czy dalej będą cię kochać? Masz takich ludzi? To jest niesamowicie istotne, żebyśmy mieli takich wspaniałych, kochających ludzi blisko siebie. To jest coś bezcennego, absolutnie bezcennego. I teraz popatrzmy. Ten grzech, o którym wspomniałem, to co w nas zażywie źródło jakichś złych skłonności, ono z nas wychodzi co chwilę. I tak będzie. Mamy nad tym pracować. I dopuściliśmy się wielu złych rzeczy, zrobiliśmy wiele głupstw. Natomiast co jest istotne, Pan Bóg przychodzi w postaci Jezusa i mówi, i tak cię kocham. Zrobiłeś to, to, to i to, i tak cię kocham. Wiele razy zawaliłeś, ale i tak cię kocham. Wiele razy zdradziłeś, i tak cię kocham. Wiele razy upiłeś się, i tak cię kocham. Wiele razy używałeś narkotyków, i tak cię kocham. Wiele razy wchodziłeś w seks, szmaciłaś się, i tak cię kocham. Wiele razy powiedziałeś złe, okrutne słowa, zabiłeś, skrzywdziłeś, zmiażdżyłeś kogoś okrutnymi słowami, przekleństwami, może twoich bliskich, i tak cię kocham. Wiele razy to, to i to, i tak cię kocham. Rozumiecie coś z tego? Tego się nie da zrozumieć. To trzeba przyjąć. I teraz możemy to zignorować, odrzucić, wrzucić do pudełka z mitami, albo możemy zobaczyć w tym coś niesamowitego. Możemy zobaczyć w tym coś ukrytego, co jest tym lekarstwem, tą najlepszą tabletką, że Bóg mnie kocha. I kochani, my potrzebujemy codziennie przyjmować tą tabletkę, tą witaminkę M, jak miłość. Potrzebujesz codziennie dawki miłości. I teraz, jeśli wokół ciebie dzisiaj, może tak być, nie ma kogoś, kto cię kocha, tu na ziemi, przynajmniej tak ci się wydaje, to na pewno tam jest ktoś, kto cię szalenie kocha. Moi drodzy, ja często na rekolekcjach mówię o tym, że każdy z nas jest arcydziełem Boga. I jestem pewien, że wielu z was, gdy słyszy, jesteś arcydziełem, od razu myśli sobie, to nie ja. Może ktoś, ale ja na pewno nie. Moi drodzy, to jest właśnie to, ten skutek grzechu. Ten grzech co robi? Ten grzech ma spowodować, że zapomnę, że jestem arcydziełem. I zacznę wierzyć, że jestem śmieciem.
I Bóg mówi, nie jesteś śmieciem, jesteś arcydziełem. Ja nie stwarzam byle czego. Wszystko, co stworzyłem, co powołałem, jest arcydziełem. Uwaga, w tym tekście o tym, jak Pan Jezus mówi, że szatan przyszedł niszczyć, kraść i zabijać, zdanie wcześniej, Jan 10:10, Pan Jezus mówi, że jestem dobrym pasterzem i przyszedłem po to, aby życie, aby owce miały życie w obfitości. Moje pytanie, na rekolekcjach każę podnieść rękę do góry, teraz tego nie zrobię, bo nie będzie i tak widać, ale zadam to pytanie i skonfrontuj się z nim w taki czy inny sposób. Czy chcesz żyć w obfitości? Albo młodzieżowo mówiąc, kto z was chce żyć na maksa? I nie chodzi tutaj o to, żeby mieć te światowe sposoby, tylko czy chcesz ten Boży sposób na życie na maksa? Jeśli tak, to pozwól Bogu się kochać. To przyjmij Jego ofertę, przyjmij Jego Syna, przyjmij Jego troskę o mnie i o ciebie. Idziemy do trzeciej prawdy, trzeciego punktu. Moi drodzy, Bóg posyła Jezusa i mówi, Synu, popatrz, ten świat się zagubił, ten świat bardzo się popsuł, ten świat bardzo zachorował. I teraz trzeba pójść i go uleczyć. Trzeba pójść na ten świat i zanieść im antidotum. Pójdziesz? I wyobraźmy sobie tą scenę może nawet w taki sposób, że Jezus mówi, tak, Ojcze, idę. Oto ja, poślij mnie. Oto idę, aby pełnić Twoją wolę. I Jezus staje się jednym z nas. I popatrzmy, że z tej szalonej miłości chodzi, można powiedzieć, biega po całym ówczesnym swoim kraju, po Palestynie, po Izraelu i tylu ludziom daje nadzieję, sens, uzdrawia ich, pokazuje im, że są właśnie arcydziełem, leczy ich, uzdrawia ich z tych duchowych wirusów, ale w konsekwencji diabeł doprowadza do czego, że niektórzy go nie akceptują, odrzucają i doprowadzają do jego śmierci. Popatrzmy, że Jezus nie ucieka od tego. I to jest właśnie to. Jezus nie ucieka od tego, aby zbawić ciebie i mnie. On wie, że przyszedł po to, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. Każdy grzech, mój i twój, grzech ciężki, powoduje ranę. W Księdze Przysłów jest takie mocne słowo, że każdy grzech wywołuje w tobie zranienie. Teraz popatrzmy, potrzeba nam było Jezusa, który co? Te wszystkie zranienia weźmie na siebie. Może dlatego tak bardzo zniszczyli, skatowali Jego ciało, bo On chce w ten sposób pokazać, popatrzcie, te wszystkie rany, te wszystkie krwawiące rany, ja to biorę na siebie. Ja umieram za was, za te wasze rany, umieram za ten wasz grzech i ja biorę waszą winę, żebyście wy nie musieli iść do piekła, żebyście wy nie musieli ponieść najstraszniejszej konsekwencji swojego grzechu. Ja idę na krzyż, ja przyjmuję to straszne cierpienie i to jest zbawienie. W Ewangelii Jana 3:16 jest taki tekst, myślę, że go znacie. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I przejdźmy teraz do czwartego punktu. W tym tekście jest, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie. Miał życie w obfitości. Miał życie na maksa. Moi drodzy, to, co Jezus zrobił, to jest pół drogi. I teraz tu jest moje i twoje działanie. Pierwsza rzecz to to, czy ja uwierzę. Święty Paweł w liście do Rzymian, 10 rozdział, pisze taki piękny tekst, że jeżeli ustami swoimi wyznasz, w sercu swoim uwierzysz, że Jezus jest Panem i tak dalej. No właśnie, to jest coś, co się dokonuje w intelekcie, w sercu, to ma ogarnąć, objąć całego mnie. Czy wierzysz dzisiaj, że Bóg kocha ciebie, że Bóg w szalonej miłości oddał za ciebie życie, abyś mógł obfitować? Czy wierzysz w to?
Jezus dzisiaj nas bardzo mocno o to pyta. Jeśli tak, to dobrze. Jeśli masz wątpliwości, trzeba nad tym pracować. Bo to jest punkt zaczepienia. I teraz co? Jak ja wierzę w te rzeczy, jak ja zaczynam, tak, to ma sens, to mnie wkręca. Panie, to jest to, czego ja potrzebuję. W końcu znalazłem antidotum i tym antidotum jest krzyż. I pod tym krzyżem zmienia się moje patrzenie. Nabieram nowego spojrzenia, sensu także w tym moim trudzie. I teraz co? Nawracam się. Nawrócić się to jest kolejny krok za tą połówką. Czyli co? Idę. Czyli podejmuję. Pan mi mówi, zrób to i to. Pan mi mówi, pomódl się. Jutro będzie o tym więcej. Pan mi mówi, mam dla ciebie pewne przykazania, mam dla ciebie pewne zaproszenia. I teraz moje nawrócenie to próba wejścia na pewną ścieżkę, zastosowania pewnych odwiecznych sposobów komunikowania się z Bogiem i odbierania Jego łaski. Nazwę to w taki sposób bardzo obrazowy. Popatrzcie, jak mamy stałe łącze, dzisiaj bardzo potrzebne, to co? To właśnie ten internet biegnie. I teraz grzech, to znaczy, ktoś mi obciął ten internet, obciął mi ten kabel. Straciłem łączność, jestem offline. I teraz właśnie to moje nawrócenie to coś takiego. Chcę się połączyć, chcę być connect, chcę się wyspowiadać, chcę Jezu być w pełni mocy, w pełni łaski, pomóż mi w tym. Rozumiecie? Widzicie? I teraz to jest Twoja odpowiedź. I jedną z tych odpowiedzi bardzo konkretną jest to, że ja powiem, Jezu, Ty jesteś moim Panem. Jezu, Ty jesteś moim Panem tu, teraz, w mojej codzienności, w mojej kwarantannie, w tym, co dzieje się tutaj, teraz, co się dzieje w mojej samotności. Czy Jezus jest przyjacielem, Panem? Czy Jezus jest częścią Twojej codzienności? Bo to weryfikuje, czy wierzysz, czy się nawróciłeś. To weryfikuje, czy traktujesz to Jego zaproszenie, tą Jego śmierć, ten Jego krzyż, czy traktujesz to poważnie. Moi drodzy, jak przychodzimy do lekarza, on nam daje receptę i przychodzimy tu i pani nam wydaje lek. I wielkim głupstwem, ignorancją jest wziąć tą receptę i to, co powiedział lekarz, wyrzucić. Jak mnie boli, jestem chory śmiertelnie, to biorę, to przyjmuję te wszystkie zalecenia. Teraz widzę, że coś nie działa w moim życiu, że staję się śmieciem. Jezus mówi, mam dla ciebie lekarstwo, mam dla ciebie antidotum. Przytul się do mojego krzyża, przyjmij to wszystko, co przyniosłem w Ewangelii. A ty mówisz, nie chcę, spadaj. To jest bez sensu, to jest nielogiczne. Tu coś nie działa. Zapraszam Ciebie. Przyjmij Jezusa, przyjmij Jego lekarstwo. Przyjmij najlepsze antidotum. Na dole jest link i pod tym linkiem mamy materiały, sztambuch duchowy, rekolekcyjny na dzisiejszy dzień. Zapraszam, zaglądnij tam, skonfrontuj się z tym i do zobaczenia jutro. Niech Pan Ci błogosławi. Cieszę się, że jesteście. Pa!